A teraz na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach poruszymy temat, który sprawia, że ja już wewnętrznie zaczynam się cały gotować, denerwować, przypominając sobie wszystkie irytujące sytuacje, które w kinie mnie spotkały, aczkolwiek być może też sam takie sytuacje czasem mogłem generować i tego nie ukrywam, o tym opowiem, żeby nie było, że ja tu jestem taki święty, a innych oskarżam. Razem ze mną w studiu Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna. Witam ponownie. Łukasz Kołakowski, Movies Room, również cię witam ponownie, i Konrad Skolimowski, aktor, piosenkarz. Ponownie, dzień dobry, o kinie rozmawiamy, tym razem o najbardziej irytujących sytuacjach w tym kinie, które nas spotykają, bo czasami jest tak, że kiedy już wydamy te pieniądze, często dość spore, właśnie na kino, żeby się wybrać na film, który bardzo chcemy obejrzeć, to okazuje się, że wyjście do tego kina może zamienić się w horror, ale nie taki filmowy, który chcielibyśmy zobaczyć, ale związany z osobami, które na sali obok nas gdzieś siedzą, funkcjonują. I pytanie, takie pierwsze, czy w kinie w ogóle możemy zachować się jak chcemy? Czy jesteśmy zwolnieni z wszelkich zasad wzajemnego współżycia i funkcjonowania społecznie? No, odpowiedź jest oczywista, ale rozumiem. Mam wrażenie, że nie dla wszystkich. Właśnie rozumiem jakby intencje tego pytania. Te normy społeczne i taka samokontrola, która nie powinna nas opuszczać, i świadomość tych norm nie powinna nas opuszczać, faktycznie czasami niestety trochę o tym zapominamy. I te przyczyny są ciekawe i bardzo złożone. Po pierwsze, w kinie czujemy się trochę jak w tłumie. Nawet jeżeli jest mniej osób, to mamy takie poczucie, że to jest jednak taka sytuacja, że jesteśmy w grupie osób w tłumie, a ludzie uruchamiają dziwne zachowania w tłumie. Z jednej strony my się chcemy w ten tłum wtopić i nie wyróżniać. To jest taki instynkt społeczny, stadny. Z drugiej strony gdzieś tracimy w pewnym sensie samokontrolę. Tak jakbyśmy czuli się wtopieni w tę społeczność, w tę grupę i tacy niewidoczni. Czyli na więcej sobie pozwalamy. Bo zobaczcie, wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Stoicie w grupie, dużej grupie, wielu osób i ktoś na was patrzy. Czujecie się dużo mniej widoczni, niż gdybyście stali sami. I my się tak czujemy w autobusie, w centrum handlowym, w kinie, czyli robimy różne rzeczy, które nam się wydaje, że są takie niewidoczne, jakieś mniej przeszkadzające, tak jakbyśmy się chowali troszkę. Do czego dążę tym wywodem? Że bardzo wiele osób, które się jakoś niegrzecznie, niekulturalnie zachowują, kiedy są na przykład w dużej grupie, czyli w tym autobusie czy w tym kinie, gdyby miały takie poczucie, że są same, nie są otoczone, takie przykryte ludźmi, tych rzeczy by nie zrobiły te osoby. I to jest jeden z mechanizmów, który trochę usprawiedliwia różne nasze zachowania, gdzie potem się reflektujemy, że może nieładnie się zachowaliśmy, coś powiedzieliśmy, coś zrobiliśmy. I mamy taką refleksję, że nie czujemy się z tym dobrze, no ale czuliśmy się właśnie tacy schowani w tej grupie. Czasami tej refleksji, mam wrażenie, też nie ma, bo kiedy zwróci się niektórym uwagę w kinie, to jakby to nie daje żadnych rezultatów, a wręcz może się zamienić w kłótnię, co też powoduje jakby reakcję u drugiej strony, czyli na przykład u mnie osoby, która chce obejrzeć ten film w kinie i czuje się często w mniejszości, że zwracając uwagę, być może to ja jestem jakiś dziwny, bo mi coś przeszkadza, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Konrad, jakie najbardziej irytujące zachowania w kinie mógłbyś wymienić, które ciebie spotkały? Kiedyś byłem masowany, kolano mnie masowane, a to byłem bardzo młodym chłopcem. Możesz rozwinąć sytuację, jak to... Tak szybko minęło, nie. Bardzo... Przykre doświadczenie. Nie, to nie było przykre doświadczenie, to było takie śmieszne po prostu. Aczkolwiek też ja często takie sytuacje wspominam, będąc chłopakiem w szkole średniej, jak mieliśmy wycieczki na filmy typu Miasto 44 bądź różnego rodzaju filmy historyczne, gdzie nie jestem zwolennikiem chodzenia tylko ze szkoły na filmy historyczne, bo różne obyczajowe rzeczy też powinniśmy oglądać i potem prowadzić dyskusję. Ale wracając do tematu tych dziwnych zachowań, no to takie rzucanie się popcornem, ktoś kogoś rzucał popcornem, siorbanie, coli, resztki coli, tak? Przez te słomki, coli prawdopodobnie nie ma od 5 minut, a ktoś chce, może czeka, że lód się rozpuści, nie wiem, nie wiem jak to jest. To często jest takie dwufazowe, że najpierw siorbiemy kolę, a potem resztki lodu, tą wodę. Brud nieraz, który zostaje po tych ludziach, bądź wiadomo, to wszystko wchodzi w te fotele, tak? I człowiek się czuje niekomfortowo, gdzie to wszystko jest tłuste, te fotele w kinie. Myślę, że rzucanie się popcornem i takie chyba najbardziej dziecinne i głupkowe. No oczywiście śmiech z danej sytuacji, taki długofalowy, tak? Że sytuacja dana minęła już 5 minut temu, a ktoś
dalej się z tego śmieje. Może ma odroczony czas reakcji. Czas możliwe, możliwe. Naprawdę. Albo kolega mu powiedział, o co chodzi. Albo jakaś smutna scena taka naprawdę, gdzie człowiek to przeżywa, a kolega się nabija, jakby to była najśmieszniejsza scena. Rozmowy przez telefon. Akurat ja nie byłem w takiej sytuacji, że ktoś się rozmawiał i streszczał film, co się dalej wydarzy, ale wiem, że takie sytuacje też się dzieją. Jestem w kinie, nie mogę rozmawiać. Tak, słuchaj, wiesz, co będzie teraz? Wiesz, co teraz będzie? Myślę, że no, świecenie telefonem, tak wiadomo, no, jak wspominałeś wcześniej też, że koleżanka obok ciebie świeciła ci prosto w oczy. Myślę, że to są niewygodne sytuacje, dziwne takie, które przeszkadzają nam się skupić na tej chwili. Ja się zastanawiam, jak to jest z chociażby niewyciszaniem telefonów w kinie. Często, kiedy zaczyna się film, to jest taka informacja przed seansem, że prosimy o wyciszenie, wyłączenie telefonów, żeby one nie dzwoniły, nie przeszkadzały w trakcie seansów. No ja rozumiem, że ktoś może zapomnieć po prostu tego, myśli, że ma wyciszony ten telefon, okazuje się, że on dzwoni i się okazało, że jest niewyciszony. No i wycisza, sytuacja wraca do normy. Ale ja zdarzyło mi się już kilka razy w kinie zauważyć takie osoby, które notorycznie nie wyciszały tego telefonu. Znaczy raz dzwonił, wyciągały, że o Jezu, kto to tam tego, wyłączały, wsadzały, za chwilę znowu dzwonił ten telefon niewyciszony. I ja już tego nie rozumiem. Łukasz, czy ty spotkałeś tego typu sytuacje i czy jesteś w stanie je wytłumaczyć? No nie jestem w stanie ich wytłumaczyć. Może nie tyle co o samo wyciszanie, bo te dźwięki jeszcze się tak często nie zdarzają. No bardziej to światło z ekranu, które idzie na całą salę non-stop, bo obiecałem sobie, że kiedyś wejdę na taki wielki seans i pójdę tam z wielką latarką i zacznę sam świecić ludziom wszystkim po kolei. Tym, którzy te telefony wyciągają, bo jeszcze pół biedy, jak on go schowa i przy kolanie sobie sprawdzi godzinę i szybko na coś odpisze. Natomiast jeśli go wyciągnie przed siebie i patrzy na full wyświetlonym ekranie, tak perfidnie, no to jest już gorzej. Natomiast no, czy ci pomoże taki komunikat przed seansem? No myślę, że wątpię, dlatego że nikt tego nie respektuje i nikt nie wymaga tego respektowania. Obsługa kina na to zupełnie nie zwraca uwagi i myślę, że to jest jeden z powodów. Tutaj też przygotowując ten program, pojawiła się ciekawy fragment materiału mówiący o romantycznych wypadach do kina, o których też tutaj już na antenie wspominaliśmy i że one również mogą przeszkadzać. Posłuchajmy, zobaczmy. Każda sala filmowa jest monitorowana, a kamery są skierowane bezpośrednio na widownię. Ciągła kontrola widzów przeprowadzana jest w celach bezpieczeństwa. Gdy ktoś zadławi się popcornem lub zacznie zachowywać się nieodpowiednio, obsługa kina może szybko interweniować. Najczęstszymi przypadkami wzbudzającymi kontrowersje wokół kamery są jednak pary, które rezerwują sobie miejsce w ostatnich rzędach i raczej idą do kina, a nie na film. Dlatego pamiętajcie, że gdy wybieracie się na randkę, na jakiś film, to nie zapędzajcie się w swoich miłosnych uniesieniach. Kamery potrafią też wyłapać ludzi, którzy przynoszą do kin własne jedzenie lub nagrywają ekran swoją kamerą. Tego nie rozumiem. W jakiej jakości, jaką kamerę celu trzeba było mieć, aby nagrać film i potem go w domu emitować? Nie wyobrażam sobie tego. Trzymamy się romantycznych wypadów, a ty do kamer od razu. No ale faktem, no, że to nagrywanie, chociaż ja jakoś nie zauważyłem, bo ewentualnie ktoś przed seansem jakieś zdjęcie pstryknął, że jest na takim i takim filmie, gdzieś do mediów społecznościowych pewnie sobie wrzucił, ale takiego perfidnego nagrywania filmów może raz mi się zdarzyło, że gdzieś zauważyłem w kinie. No ale z tym romantycznym wypadaniem do kina to już nie powiedziałbym, żeby mi to przeszkadzało, że na przykład gdzieś tam para siedzi obok i ma się ku sobie jakoś. Wiesz co? O ile jest cicho. Bo to zależy, co ta para robi. Bo jak para się pocałuje, weźmie za rękę, ale naprawdę, no nie chcę wchodzić w szczegóły. Czasami ja mam takie doświadczenie, w sensie, że byłam świadkiem takiej sytuacji, że naprawdę to było bardzo zawstydzające, tak bym powiedziała. Dobrze, to nie wchodzimy w szczegóły, czyli jednak takie romantyczne... Ale romantyczne, kiedy widzimy, że to jest, nie wiem, właśnie para zakochanych, albo dwoje młodych ludzi, którzy no gdzieś tam jeszcze się poprzytulać nie zawsze gdzie mają, to jest chyba najmniej takie denerwujące, szczególnie, że oni tak nie zwracają na nikogo uwagi, tylko na siebie i tak mi się wydaje, że na tej liście chyba gdzieś tam możemy umieścić w tym...
Ale jeżeli o tej grupie najmniej denerwujących zachowań. Dobrze, umieszczamy w grupie najmniej denerwujących zachowań, ale jedno z najbardziej denerwujących zachowań dla mnie, związane z parami, tak nawiążę być może, wchodzę pewnego dnia sobie do sali kinowej na seans, jeszcze świeci się w miarę światło, jakieś reklamy powoli sobie lecą. Sala nie jest do końca wypełniona i na dwóch miejscach właśnie siedzi sobie pan, mężczyzna dojrzały, kobieta dojrzała, mężczyzna, wydają się kulturalni, wszystko w porządku, dobrze ubrani, ale no wiadomo, że też nie ubranie zdobi człowieka i nie oświadczy od człowieku, ale buty zdjęte, stopy na fotelach przed tym państwem, wyciągnięte. I teraz ja tak biorę ten bilet i sprawdzam, gdzie ja to swoje miejsce mam. Na szczęście miałem gdzieś wyżej, ale zastanawiam się, co by było, gdybym ja musiał usiąść na tych fotelach, na których te stopy wyciągnięte bez butów były. Nie, no chyba by zdjęli nogi, myślę. Ale w ogóle pojawienie się tych nóg tam. No kiedyś miałem też taką sytuację, siedzę sobie, oglądam film spokojnie. Ciemna sala, film sobie leci. I nagle patrzę, a tu obok mojej głowy but się pojawiał, sobie pani wyciągnęła nogę i sobie ją położyła obok mojej głowy. No. Tak, to są kuriozalne sytuacje. Ja zawsze staram się różne ludzkie zachowania wytłumaczyć, natomiast no, są takie przykłady, na które nie mam pomysłu. Może gdybyście dali mi czas, może by mi się udało jakoś to wytłumaczyć. I to są te przykłady? To są niestety te przykłady, że szukam w głowie jakichś uzasadnień, mechanizmów, no nic mi mądrego nie przychodzi do głowy. Po prostu niestety, no tak funkcjonujemy, że są osoby, które mają tę tolerancję na różne zachowania własne tak przesuniętą, że wydaje im się, że tak mogą zrobić. Ale co ciekawe, bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś w stosunku do nich by tak się zachował, czyli gdyby odwrócić tę sytuację, gdyby ktoś im na głowę położył nogi w trakcie seansu, to by ich to denerwowało. Bo czasem jest tak, że musimy, jeżeli nas tego ktoś nie nauczył, bo kiedy my się uczymy norm społecznych i zasad, w dzieciństwie taka jest prawda, potem już coraz trudniej nam to przychodzi. Jeżeli ktoś ich tego nie nauczył, to czasem jest tak, że ktoś musi doświadczyć sytuacji, w której on się poczuje przez czyjeś zachowanie niekomfortowo, źle, żeby sobie wydedukować, że o, to znaczy, że takie zachowanie chyba nie jest fajne. Mówię zupełnie poważnie. Czyli niestety czasem ktoś musi doświadczyć czegoś przykrego, żeby nauczyć się, żeby właśnie w ten sposób przykry dla innych nie postępować. Mnie zainspirował ten reportaż. Słuchajcie, byłem kiedyś w kinie, też od jakiegoś czasu chodzę ze swoją narzeczoną, i w warszawskim kinie zaproponowano nam miejsca premium. Miejsca premium, że one się rozkładają, są takie luksusowe, no by wtedy początek naszego związku, mówię, dobra, niech będzie. Wtedy pewnie zapłaciłem te 75 czy 80 zł za to, ale doszedłem do wniosku, bardzo, bardzo mądry reportaż, muszę pochwalić osobę, która to zrobiła, że zainspirowało mnie to do tego, że to często multipleksy, świadcząc dla nas takie dogody, dziwnego typu rzeczy, typu rozkładane fotele. Ja się czułem podobnie tak jak na łóżku. Sprawiają to, że ci ludzie, którzy lubią te kino, to nie była taka różnica, bo powiem wam, że na normalnym fotelu bardzo wygodnie się ogląda, człowiek jest w stanie skupić się na filmie, ale jeśli dochodzi ten popcorn, na czosy, rozkładane fotele, gdzie człowiek się czuje, jakby leżał na kanapie z dziewczyną w domu, sprawiają, że dzieją się takie zachowania. Ja jeżdżąc kilkukrotnie i latając też po różnych krajach, teraz się pochwalę, na festiwale z filmem Dzikie Róże, gdzie byliśmy w Gdyni, gdzie byłem w Niemczech na festiwalu, ja nie wyobrażam sobie, że tam szereg różnych ludzi, cały kontrast, że tak powiem, narodowości i ludzi, żeby ktoś na takim filmie rozłożył się, jadł popcorn, nachosy, pił kole. Nie, tam wszyscy siedzieliśmy, fotele były wygodne, miło się oglądało, człowiek był skupiony, jedna osoba szanowała drugą, a poprzez to, i myślę, że wynikiem tego, że multipleksy świadczą takie chcą dorównać kinu domowemu, robić tą otoczkę kina domowego, mam wrażenie, co nie sprzyja i myślę, że odrzuca takie osoby, które naprawdę kultywowały kino jako świątynię, do tego, że ludzie zostają w domu i oglądają Netflixa. Goni nas czas, a ja muszę na koniec zapytać, czy warto zwracać uwagę, bo ja często mam z tym problem, o tym już wspominałem, że się czuję winny, że to mi coś nie pasuje, a nie tym osobom, czy te osoby, które przeszkadzają, nie powinny się czuć winne, jak to
to jest? Warto zwrócić uwagę, czy nie? Tak krótko mam odpowiedzieć tak, na to pytanie, miarę, na takie pytanie. Krótko to nie potrafię. Myślę, że wtedy, kiedy czujemy, że ktoś narusza nasze granice, że naprawdę zaczyna zachowywać się w sposób niedopuszczalny, przeszkadza innym, uważam, że tak. Tylko musimy pamiętać o tym, że w zwracaniu uwagi ważne jest takie stopniowanie. Bardzo często my czekamy z tym, że tak, denerwuje się i narasta. Zwracam uwagę już, ja nie mówię, że pan redaktor tak robi, ale trochę z poziomu zachowania tej osoby, czyli możemy być agresywni, możemy być nieprzyjemni. Nieprzyjemni w taki sposób, że uruchamiamy agresję z drugiej strony. Więc proponuję proste i stare jak świat zasady asertywności, kiedy w momencie, kiedy zaczynamy czuć się niekomfortowo, powiedzieć o tym, ale w sposób jeszcze nieagresywny, delikatny, asertywny i naprawdę, słuchajcie, ludzie na to potrafią zareagować ku naszemu zaskoczeniu całkiem dobrze, bo jak już wypalimy z grubej rury, to musimy się liczyć z obroną, czyli często atakiem. No i mamy awanturę. I po seansie, i film można oglądać jeszcze raz. Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna, Łukasz Kołakowski, mówi z Rymi Konrad Skolimowski, aktor, piosenkarz, byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję. Bardzo serdecznie za tę rozmowę o najbardziej irytujących zachowaniach w kinie, a o tym mógłbym rozmawiać kolejne 15 i jeszcze 15 minut, ale myślę, że bardziej warto pójść do kina na fajny film. Do zobaczenia i zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.